W walce przewagę złapałem na końcu dzięki temu, że... Jaki jest sekret na tej ich drodze karate? Co mają robić, żeby kiedyś stanąć na macie w Japonii? Wczoraj Mistrzostwa Europy, a dzisiaj Kokoro Cup Junior. Ponad 200 zawodników rywalizuje na trzech matach w miejscu, w którym odbywały się Mistrzostwa Europy. I kto wie, może wśród tych 200 zawodników jest przyszły Mistrz Europy Open. Zobaczmy, jak wygląda rywalizacja w kategoriach juniorskich. Jak szły przygotowania? Myślę, że w porządku i dzisiaj się wszystko okaże. Masz jakieś rytuały przed zawodami? Jak się przygotowujesz do zawodów? Startuję, staram się na pełnym luzie, bez emocji i robię swoje. O, sensei Magda! Jak tam? Forma jest? Zawodnicy przygotowani? Bardzo dobrze przygotowani zawodnicy. Będzie ile medali dzisiaj? Wszystkie. Wszystkie? Czyli rozumiem, że pełna obsada przyjechała z Tarnowa. Pełna obsada, mamy najlepszych. Okej, to trzymamy kciuki. Os. Jak tam, waga się zgadza? Oho. No, w plusie jesteśmy, więc nie ma problemu. No to nie było redukcji. Dokładnie. Nie, no nie było. A ty jak się przygotowujesz do zawodu? Na treningu się przygotowuję, raczej jest dobrze, więc mam nadzieję, że podium dzisiaj będzie. Dlaczego lubisz karate? Przez atmosferę na pewno, przez to, że mogę coś potrenować. I podoba mi się sam sport. Dlaczego formuła taka, jaka jest na Kokoro Junior, czyli wszystkie techniki dozwolone i w semikontakcie? Myślę, że taką najważniejszym pomysłem jest tutaj, żeby po prostu dać możliwość używania większego zakresu technik. Wiadomo, że nie jest to takie proste, ale staramy się to jakoś tak zrównoważyć, żeby z jednej strony dać większy zasób technik, a z drugiej strony też pilnować, żeby jednak nie dochodziło do jakichś cięższych trafień. Na razie nam się to dosyć dobrze udaje. Wiele osób tutaj, juniorów, którzy są, pewnie jesteś dla nich wzorem. Co byś im poradził na tej ich drodze karate? Co mają robić, żeby kiedyś stanąć na macie w Japonii i być może tak jak ty zdobyć srebro na Mistrzostwach Świata Open? Tutaj taką chyba najważniejszą rzeczą jest systematyka w treningu i po prostu takie spokojne stawianie kolejnych kroków, dążenie do celu, systematyka, treningi, starty, dobre przygotowanie i naprawdę można wiele osiągnąć. Pam, 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 pam. Jak tam po walce? Dobrze. Jak było? No, było... źle nie było. Był mocniejszy, to na pewno. Ale walka, myślę, że dobrze wyszła. Super, ja się bardzo cieszę. Choć to nie była jedna z moich najlepszych walk, to jednak jest dobrze. A jak poszło w ogóle? Jaki wynik? No, teraz mam finał zresztą z moją koleżanką z klubu, więc no zobaczymy. A i tak się cieszę, bo mamy jednak finał i całe podium jest prawie nasze. Jak wam idzie na turnieju? Bardzo dobrze. Ja jeszcze nie walczyłem, ale jestem pełen pozytywnych myśli. O, to bardzo dobrze. Pozytywne nastawienie to podstawa. Co jest najcięższego w przygotowywaniu się do zawodów? W przygotowaniu do zawodów myślę, że ilość treningów może być taka po prostu przemęczająca. Strasznie dużo trzeba poświęcić się dla tego. Kondycja to jest klucz do wygrania walk. We'll be right back.
Półfinał juniorów już za nami. Juniorzy mierzyli się również na macie na tatami głównej, która uważam, że jest świetną sprawą, ponieważ mogą poczuć już troszeczkę ten klimat zawodów troszeczkę wyższej rangi, tak? Zazwyczaj walczy się na tatami na podwyższeniu na Mistrzostwach Polski albo Mistrzostwach Europy, a tu juniorzy już mają okazję sprawdzić się i tą okazję świetnie wykorzystali, dając niesamowity popis, niesamowite widowisko. Walki są na wysokim poziomie, a przed chwileczką mogliśmy podziwiać walkę pomiędzy Mateuszem Mazurem i Aleksandrem Kowolem w kategorii U16 plus 65 kg, która była naprawdę niesamowita. Obaj zawodnicy pokazali bardzo dużego ducha walki. Toczyła się ta walka praktycznie w maksymalnym wymiarze. Pełna zaciętości, pełna zawziętości. Z przyjemnością się to oglądało. Ze mną wspomniany wcześniej Mateusz Mazur, który dał niesamowity popis w walce półfinałowej. Mateusz, jak się czułeś? Jak w ogóle przebiegała walka? Jakie są twoje odczucia po tej walce? Dla mnie walka była kondycyjnie ciężka, bo tak naprawdę ostatnio miałem 2 lata przerwy bez treningów. Wróciłem dopiero w środku wakacji, zacząłem na obozy jeździć i z początkiem roku szkolnego zacząłem normalnie, regularnie chodzić na treningi i przygotowywać się, szczególnie do tych zawodów, bo to mój taki najbliższy cel, jaki był. A jak odczucia w walce? W walce, no myślę, że przeciwnik był dla mnie ciężki, był na pewno mocniejszy, bo poczułem dużo czasu na brzuch na początku, tylko potem już przeciwnik nie miał siły uderzać, ja zresztą tak samo, ale myślę, że w walce przewagę złapałem na końcu dzięki temu, że łapałem dystans, żeby odpocząć. Ze mną Sichan, Tomasz Lemkiewicz, ostatnio bardzo dużo sukcesów w Radzyminie. Jak Sichan się czuje z tymi wszystkimi sukcesami? Ja tylko przypomnę, że sporo medali z Mistrzostw Europy Młodzieżowców. Udało nam się w tym roku wyjątkowo, bo aż łącznie 6 medali Mistrzostw Europy. No jak się czuję? No jak stateczny pan już taki dojrzały, no to jest to bardzo fajna sprawa i mam nadzieję, że emocjonalnie wytrzymam jeszcze więcej kiedyś w przyszłości, bo wydatek energetyczny jest bardzo duży. Byłem strasznie wykończony po tych pojedynkach, bo generalnie jak się stoi za zawodnikiem swoim i emocjonalnie reaguje, no to naprawdę tam policzyłem, że było chyba tych pojedynków łącznie do finałów około 16. No to byłem równie zmęczony jak ci moi zawodnicy, ale to jest przyjemne. No. To teraz może podpytam tak dla szerszej publiczności i dla innych zawodników. Jaki jest sekret? No to ja powiem, że do końca jeszcze nie wiem, ale myślę, że otwartość na różne rzeczy, na różnych zawodników, nie skupianie się tylko na tym, co robimy gdzieś w jakimś swoim miejscu. Mimo wszystko ważna jest otwartość, poszukiwanie czegoś nowego. Ja nie jestem zamknięty, otwieram się. Zapraszamy różnych trenerów z Europy i to chyba też jest jakimś takim małym plusem, że taki sukces się osiągnęło. To już tak kończąc, taką złotą radę w kilku słowach dla wszystkich zawodników, którzy walczą dzisiaj tutaj, ale też oglądają to na przykład w domu i chcieliby kiedyś zdobyć tytuł na Mistrzostwach Europy. Co by Sichan im radził? Znowu ciężko, no bo to jakby każdy ze swojego punktu widzenia, ale najważniejsze być dobrym człowiekiem i cieszyć się z tego, że jesteś, możesz wspierać i być ze swoim kolegą, przyjacielem. I jakby to jest ponadczasowe, według mnie. Proszę Państwa, nic dodać, nic ująć. Zawody zaczęły się o godzinie 10.30, mamy teraz praktycznie 14.45. W 4 godziny da się zrobić turniej dla 200 osób, w tym otwarcie i wytłumaczenie technik dozwolonych i niedozwolonych. Walki dostarczyły naprawdę bardzo dużo emocji, były na bardzo wysokim poziomie, ale czego można było się innego spodziewać, jeśli byli tutaj reprezentanci 4 krajów. Dziękujemy za zaproszenie organizatorom i mam nadzieję, że zobaczymy się już za rok na kolejnej edycji Kokoro Cup, a Was wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do obserwowania profilu Okiem Sportowca i zobaczenia innych ciekawych materiałów związanych z Kyokushin. Os! Awesome.